Cześć, witam Was na krótkim filmiku instruktażowym Liz. Jak obsługiwać, jak pływać, co jest ważne. Nieprzypadkowo jesteśmy w tym miejscu. Tu kilkanaście lat temu zrodziła się idea posiadania własnego jachtu. W 2006 roku mamy. Jest Liz. Matką chrzestną była Renata Burda, ojcem chrzestnym Mariusz Steć, a ceremonii wodowania dokonał niejaki Lech Cejer, absolwent Akademii Morskiej w Gdyni. Stało się to 15 km stąd, w wiosce Galinów. Lizy ma obecnie 10 lat. W tym roku przeszła, można powiedzieć, lekki refresh. Chciałem Wam pokazać teraz, jak obsługiwać Lizy, żeby się fajnie i swobodnie pływało. Oczywiście nie wszystko jest zrobione, mamy pewne braki, ale o tym za chwilę. Zacznę od prądu w porcie Piaski. Zmiana w stosunku do ubiegłych lat jest taka, że nie mamy już karty, którą się ładuje, tylko mamy stałe miejsce o takim samym numerze jak miejsce postoju lift. Czyli w porcie Piaski podłączamy się do wejścia numer 73. Na pokład wchodzimy szposo, ewentualnie w butach gumowych. Wszelkie buty o twardej podeszwie zostawiamy tak, żeby nie niszczyć pokładu. Pokład jest kropowaty, żeby nie ślizgać. Tutaj mamy butlę gazową. Butlę gazową, co jest bardzo istotne, ładujemy tylko i wyłącznie propanem. Nie propanem butanem. Propan butan powoduje, że właśnie mamy przez to uszkodzoną lodówkę. Też mamy ogrzewanie na gaz, trumę. Truma też działa lepiej, jeżeli jest propan, ponieważ butan się skrapla i powoduje to, że no, te urządzenia nie pracują. Zwinę teraz żagle, bo podobno żagle w porcie to siara, ale chcę powiedzieć, że Liz ma 8,80 metra długości, 15 metrów kwadratowych foka i 25 metrów kwadratowych grot. Jest to wciąż jedna z najpiękniejszych łódek na Mazurach. Fok zwijamy przez pociągnięcie pału jednolitką. Proszę bardzo. Grocik też rzucamy. Luzując kabestan, jest na pełzacza. Bardzo ładnie się składa. Co dalej? Odpalanie silnika. Przez to, że mamy jeszcze lekki problem z prostownikiem, proponuję odpalać silnik przy pomocy ręcznie. Wkładamy silnik do wody. Silnik podnosimy, kiedy jest rzucony bieg. Kiedy jest na luzie, silnik się nie podnosi. Dopompowujemy lekko paliwka. Włączamy ssanie. I przez pociągnięcie szarpaka. A, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Jeszcze w tym miejscu trzeba przełożyć na on. Od pierwszego razu bardzo ładnie. Poproszę kamerkę. Bardzo ładny silnik wchodzi, tak? Tutaj jest. O, wyłączamy przez naciśnięcie czerwonego przycisku. Przerzucamy na bieg i wyciągamy. Drugi bardzo ważny instrument pomagający nam manewrować w porcie to jest ster strumieniowy. Żeby go włączyć, równolegle naciskamy prawy i lewy przycisk, zapala się dioda i bardzo ładnie ster strumieniowy. W bakistach po prawej stronie mamy różnego rodzaju liny.
tutaj kotwice, narzędzia. Po lewej stronie zbiornik na benzynę bezołowiową, wąż do zmywania i ogólnie środki czystości. Tu proponuję przed wyruszeniem w rejsu zajechać do Rucianego Nida, żeby mieć pewność i każdorazowo zbiornik napełniać na maksa. Stolik składany. Zainteresowanych dane Lizzy, instrukcja obsługi. Jest kilka zmian, o których powiem. Karta do wjazdu. W tym momencie mamy jedną kartę. Brama jest zamykana wjazdu do portu. Karta będzie przyczepiona do kluczy, także przyjeżdżamy do portu, idziemy po klucze, wjeżdżamy na kartę. Wyjeżdżając, klucze z kartą zostawiamy w posmanacie u bosmana Wojtka. Jest możliwość wjazdu tylko jednego pojazdu na kartę. Każdy następny 20 zł doba. Parking jest obok, za bosmanatem, obok trawery. Wszystkie rzeczy, historii rejsu, uwagi wpisujemy do tak zwanego loga. Tu można też sobie poczytać historię, jak się pływało od maja 2011 roku. Wiadomo, zgodnie z regulaminem, przyjeżdżając, sprawdzamy, czy wszystkie rzeczy są na Lizy, wyjeżdżając również sprawdzamy, czy wszystko jest. Jeżeli są jakieś uwagi, pytania, dzwońcie do mnie lub też dzwońcie do Gabriela Goldberga, który jest jakby takim nieformalnym opiekunem Lizy w porcie. Gabryś też może służyć nam jako sternik, 200 zł za dobę, jeżeli chcecie do niego telefon, ja wam podam. Nawet jeżeli ktoś nie umie pływać, może skorzystać z Gabrysia. Gabryś zna tą łódkę, jest dobrym sternikiem, także polecam serdecznie. Cóż wewnątrz, tutaj jeszcze chwila na kabestany. Kabestany są takie sprytne, że jeżeli jest zamknięty, wyciągamy, to on się automatycznie blokuje, tak? Żeby wyciągać, nie musimy po prostu blokować. Kabestany są nowe. Również te kabestany są nowe. Nie mamy na razie kieszeni na nic, spróbujemy coś z tym zrobić. Tu mamy, co mamy? Ster do rumpla, tak zwana przedłużka, czyli jeżeli chcemy po prostu przedłużyć, to robimy tutaj i swobodnie możemy rumpel przedłużyć. A co mamy w środku? W środku mamy 9 miejsc do spania. 3, 2, 1 i tu w tych handkojach również. Panel do sterowania, ogrzewanie lub chłodzenie, radio. Zdejmujemy panel radia, jeżeli wychodzimy z Lizy, bo ma tendencję do samowłączania się. Tutaj są takie proste urządzenia do łapania wilgoci. To jest efekt 2 tygodni łapania wilgoci. Środek się powoli zbryla, także jeżeli zbryli się do końca, to proponuję zakupić i wymienić. Tu i też w handkowi. Pokrowce są jeszcze niepowleczone, także specjalnie tu jest tak pokazane. Zbiornik na wodę. Wejście do zbiornika na wodę znajduje się przy butli gazowej. Napełniamy wodą, jeżeli mamy pływać. Jeżeli kończymy pływanie, zbiornik opróżniamy. Chodzi o to, że woda, która stoi, żeby nie zaśmierdła. To jest akumulator do steru strumieniowego. Wyjeżdżając, przełączamy w pozycję off. Przyjeżdżając, włączamy na pozycję on. Płetwa mieczowa w portach, płetwę mieczową wyciągamy do góry. Toaleta. Jeżeli musimy, korzystamy z toalety, jeżeli nie musimy, nie korzystamy. To jest, umówmy się, tak zwana toaleta awaryjna. Oczywiście, jeżeli kończymy rejs, czyścimy i opróżniamy toaletę. Dokładnie.
Umywalka, woda zaburtowa, woda ze zbiornika, także jest czysta i brudna. Czasami, jeżeli odkręcimy tą wodę, ona nie leci, po prostu trzeba klasycznie zassać i zaciągnąć. Sztućce, proszę bardzo. Lodówka, tak jak wspominałem, lodówka w tym momencie działa tylko na energię elektryczną. Czy jest Easy podłączona do prądu, można sprawdzić przez rozgałęzie. Tutaj są również akumulatory, podobnie jak w przypadku tego akumulatora od płetwy mieczowej, wyjeżdżając, wyłączamy. No, co jeszcze jest ważne? No, ważne jest to, żeby po prostu utrzymywać czystość. Aha, jeżeli zdajemy lizi, to nie zostawiamy materacy w tej pozycji, ponieważ na jachcie jest zwykle wilgotno i tu może być po prostu taka strefa nieciekawa, także zostawmy w tej pozycji, tak żeby jak najbardziej te materace oddychały, nie stykały się z powierzchnią Co więcej, tak jak powiedziałem wstępnie, jeżeli macie jakieś pytania, dzwońcie. Życzymy Wam miłych rejsów. Do usłyszenia. Hej.